8 sezonie programu TVP, rolnik szuka żony, miłości na całe życie poszukują dwie rolniczki, Kamila i Elżbieta oraz trzej rolnicy, Stanisław, Kamil i Krzysztof. W najnowszym odcinku 8 odsłony show, skupiającego przed telewizorami prawie 4 miliony fanów, uczestnicy musieli mocno zawęzić swój wybór. Krzysztof wstępnie zdecydował się dać szansę Janinie, Bogusi, Anecie, Katarzynie i nieobecnej na planie Świętłanie, po czym od razu zapędził panie do lepienia pierogów. Zachwycony wytężoną pracą kandydatek, rolnik krążył między stołami, udając, że pomaga, podczas gdy pięć pań w pocie czoła zagniatało ciasto. Po konkurencji pierogowej do swojego domu zaprosił Kasię, Bogusię i, za pośrednictwem internetu, Świetłanę. Odrzucona Aneta, która przyjechała do programu prosto z Francji, nie kryła goryczy. W końcu ja tu nie jechałam 200 km, tylko 1200 km. Elżbieta wybrała Karola, Zbigniew, Stanisława, Ryszarda i Marka, po czym postanowiła sprawdzić ich talenty manualne, zlecając im konstruowanie doniczek z drewna. Jak wyznała, szczególnie ujął ją Marek, który wyraźnie zabiegał o uwagę rolniczki. Jak tłumaczyła Ela, zależało jej na tym, by wypadło sprawiedliwie. Próbowałam być tyle samo przy każdym z nich. Ostatecznie do swojego gospodarstwa zaprosiła Marka, Ryszarda i Stanisława. Kamil, ponieważ wcześniej okazał się wybredny, nie miał problemu z selekcją. Po prostu zdecydował się dać szansę wszystkim pięciu kandydatkom. Następnie odpytał je z terminologii rolniczej oraz ich motywacji i chęci w zakresie wykonywania prac domowych. Jak potem wyznał do kamery, odczuł iskrzenie ze strony jednej z kandydatek. Czułem wzrok Asi na sobie, aż mnie przeszywał. Tak na mnie patrzyła, że musi być coś na rzeczy. Ostatecznie do swojego domu zaprosił Asię, Justynę oraz Izabelę M., która uczciła wybór Kamila kankanem odtańczonym na łące. Stanisław po wybraniu Roxany, Aleksandry, Eweliny, Agaty i Teresy poprosił je o pomalowanie, według swojego gustu, modeli samolotów. Dziewczyny dały upust fantazji, a przy okazji opowiadały Kamilowi, jak ważna dla nich jest rodzina. Jak ujawnił rolnik: na razie serce bije w normalnym rytmie. Myślę, że w trójce znajdzie się Ola, a co dalej, to nie wiem. Jak zapowiedział, tak zrobił. W wybranej trójce, oprócz Oli, znalazły się także Teresa i Roxana. Kamila postanowiła sprawdzić kreatywność Jana, Adama, Pawła, Tomasza i Mateusza C., prosząc ich o stworzenie lasu w słoiku. Jak wyznała: nie wiem, mam na chwilę obecną mętlik, zobaczymy. Ostatecznie mętlik udało się jej opanować na tyle, że zdołała zawęzić wybór do Adama, Tomasza i Janka. Myślicie, że uczestnicy dokonali właściwych wyborów? Czy kogoś niesłusznie pominęli?